Cześć, tu Ernest. Dzisiaj mam dla was jeszcze jedną garść ciekawostek i wycieków. Two Epic Buddies, znani wydobywcy danych z ogromnym kanałem na YouTubie, na swoim Twitterze udostępnili wygląd Royal Bombera w 360 stopniach. A to dzięki animacji 3D pokazującej tego skina w całej okazałości. Zobaczcie sami. Wydaje mi się być spoko skinem i chyba jednak zdecyduję się go kupić. Mam nadzieję, że spekulacje mówiące o tym, że to kolejny ekskluzywny skin dla pewnej grupy osób, to tylko spekulacje i będzie dostępny dla każdego. Będzie on kosztował 1500 fałdolców i niestety nie będzie miał żadnego plecaka. Według Two Epic Buddies niedługo ma pojawić się w sklepie. Możliwe, że już w tym tygodniu. A tak prezentowałby się on w lobby. Za to zdjęcie uznania przesyłam użytkownikowi Instagrama JH9. Do tego, ten sam użytkownik Twittera odkrył także, że do gry powróci kierunkowy bouncepad. Będzie można go położyć na ścianach, sufitach i podłogach. Ma także dawać kopa, kiedy wylądujemy na nim wózkiem sklepowym. Jednak to nie wszystko. Fortnite Battle Royale X na swoim Twitterze udostępnił jeszcze więcej informacji na ten temat. Sam folder bouncepad w plikach gry zamienił folder Sentry Turret, po polsku wieżyczka wartownicza, o której mogliście słyszeć w innych moich filmikach. Doszukało się także informacji o przedmiocie o nazwie Bouncer z dziwnym opisem. Odbij swoich przyjaciół z klubu i do burzy. Tak wygląda model tego przedmiotu. Jak widać, jest taki sam jak ten, który zaprezentował Two Epic Buddies, ale bez pomarańczowych światełek. Może to jest wygląd tego przedmiotu, kiedy jest w stanie spoczynku, a ten drugi podczas użycia. Co ciekawe, wiemy, że po odbiciu się od bouncepada będą pojawiać się różne efekty, a odbita osoba będzie pozostawiać za sobą smugi. W końcu będziemy mogli wykorzystać potencjał wózków sklepowych. Dla tych, co nie wiedzą, bouncepad już był w Fortnite jeszcze w 2017 roku, zanim go usunęli. Tutaj macie krótki klip z tym przedmiotem w akcji. Jak widzicie, wybijał on nas w dany kierunek, bez potrzeby otwarcia lotni, do tego nie otrzymywaliśmy punktów obrażeń od upadku. Na pewno okaże się użyteczny w dojeżdżaniu baz wroga i wykorzystywaniu wózków do przemieszczania się po mapie. W grze bouncepada ujrzymy w ciągu 2 tygodni lub 3. Wracając do tematu skinów, otrzymaliśmy w grze zestaw złodziei, który poznaliśmy już przed premierą w sklepie. Napiszcie, który z tych skinów jest waszym ulubionym, a przypnę wam serduszka. Poza tym, tak jak zapowiedział Fortnite Battle Royale X na swoim Twitterze, użyliśmy tryb starcie siłaczy, ale w wersji błyskawica. Zasady są podobne, ale tym razem wystarczy zagrać 25 meczy, do tego eliminacje dają nam 3 punkty. Nagrody są mniejsze niż poprzednie. Za pierwsze miejsce otrzymujemy 20 tysięcy fałdolców, od drugiego do piątego 13,5 tysięcy fałdolców, a od szóstego do setnego 7,5 tysięcy fałdolców. Tak czy siak warto spróbować, ponieważ są to ogromne sumy fałdolców. Epic planuje organizować więcej tego typu konkurencji w różnych wydaniach, aby każdy tryb graczy mógł spróbować swoich sił. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.